Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 7 trzecich razy pierwiastek trzeciego stopnia z 81,56 jest równa. W tym zadanku musimy wiedzieć, że taki iloczyn możemy wziąć pod jeden pierwiastek trzeciego stopnia. Wtedy będziemy mieli 7 trzecich razy 81,56. Jeżeli mnożymy pierwiastki tego samego stopnia, możemy wziąć je pod jeden pierwiastek. I co my tutaj otrzymujemy? 56 to jest inaczej 8 razy 7, natomiast 81 to jest inaczej 3 razy 27, czyli trójki się skracają, siódemki się skracają i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 27 ósmych. No i teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Mamy 3 drugie, odpowiedź C.